Witajcie kochani, kocham Cię TV. Dzisiaj naszym gościem jest Anna Furmaniuk. Witam Cię, Aniu. Witam Cię, Wojtku, witam Państwa. Ania jest homeopatką, jest też lekarką, trenerem ustawień systemowych, działaczką społeczną i publicystką, ponieważ już wydała swoją pierwszą książkę. Tutaj nawiążę do niej, ponieważ jestem świeżo po jej przeczytaniu. I polecam, też to będzie temat dzisiejszej naszej rozmowy, czyli homeopatia. Czy choroba jest iluzją? Właśnie, Aniu, jak to jest z tymi chorobami? Skąd się biorą choroby w naszym organizmie? Tak, według homeopatów choroba jest złudzeniem. I to mogę wyjaśnić, to zrozumiałam na konkretnych przypadkach z mojej praktyki. I tak dogłębnie. I zobaczyłam, jak lek homeopatyczny usuwa to złudzenie. Albo możemy użyć homeopsychoterapii, czyli pokazanie pacjentowi tego złudzenia, nie podając lek, tylko po prostu wskazując mu to złudzenie, dokładnie je zrozumiejąc i podając po prostu mu wprost to jako informację. Działa tak samo jak podanie leku homeopatycznego. Mogę, nie wiem, czy mam opowiedzieć taki krótki przypadek, Wojtku? No on jest pewnie. W książce, ale on jest taki, to był taki najbardziej spektakularny, bo ja nie zawsze mam, bo tu ja się opieramy też na epigenetyce, czyli na dziedziczeniu pozagenowym i no nie każdy przypadek, nie każdy pacjent jest tak obrazowy, gdzie ja widzę tą traumę z przeszłości, czy z przodków, czy z okresu prenatalnego, która wpływa na bezpośrednio na choroby później, na jego stan, na zaburzenie stanu ducha, jak my to mówimy w homeopatii. Takim jednym z pierwszych właśnie przypadków, no te 20 lat temu pewnie to było już, gdzie ja zobaczyłam też możliwości homeopsychoterapii. Była taka pacjentka, która przyszła z astmą, z zaparciami, z zaburzeniami snu, koszmarami i tak dalej.